Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, laureat Literackiej Nagrody Nobla, Henryk Sienkiewicz, jest dzisiejszym bohaterem literackich ciekawostek. Zapraszamy. Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku we wsi Wola Okrzejska w powiecie łukowskim na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Był synem Józefa Sienkiewicza i Stefanii z domu Cieciszowska. Matka pochodziła z bardzo starej i majętnej rodziny podlaskiej Cieciszowskich. Pisała wiersze i opowiadania. Henryk Sienkiewicz był jednym z sześciorga dzieci państwa Sienkiewiczów. Miał brata Kazimierza, uczestnika Powstania Styczniowego, a także siostry Anielę, Helenę, Zofię i Marię. W domu tak naprawdę to matka dowodziła. Ona dbała o to, aby dzieci były dobrze wykształcone, dbała o ich rozwój intelektualny, zadbała też o to, żeby wszystkie jej dzieci posługiwały się sprawnie językiem francuskim. Henryk Sienkiewicz bardzo często bywał we Francji, posługiwał się biegle tym językiem w mowie i piśmie i swoją mowę noblowską wygłosił właśnie w tym języku. Henryk Sienkiewicz dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym w Grabowcach, potem w Mężeczynie, natomiast uczył się w Warszawie. Pierwsze lata nauki pobierał w domu rodzinnym. Bardzo szczegółowo wspomina Sienkiewicz te czasy właśnie we swoich wspomnieniach. Wspomina ulicę Piwną, którą chodził do szkoły, a to z powodu ptaków. Ulica ta nie była bezpośrednio, nie wiodła do szkoły, była to jedna z takich okrężniejszych ulic, ale Sienkiewicz tamtędy właśnie chodził, ponieważ wzdłuż tej ulicy były sklepy z ptakami. Przed każdym tym sklepem wisiały klatki z ptakami, a w nich sowy, sójki, gile, zięby i inne. I widok tych ptaków przypominał Sienkiewiczowi wieś, zwłaszcza Boże Narodzenie, gdy ptaki, które z powodu mrozów nie odleciały, zbliżały się do domostw. I Sienkiewicz wspomina, że bardzo długo potrafił stać przed tymi klatkami i w związku z czym bardzo często spóźniał się do szkoły. Sienkiewicz nie był pilnym uczniem, nie poświęcał nauce zbyt wiele czasu, ale też, jak podkreślają, tego czasu nie zmarnował. Sienkiewicz bardzo dużo czytał. Jego lektury z dzieciństwa to przede wszystkim teksty Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego czy Piotra Skargi. Był też wielkim miłośnikiem Robinsona Crusoe, Daniela Defoe i marzył o tym, żeby tak jak Robinson znaleźć się na bezludnej wyspie. Rzeczywiście Sienkiewicz nie był zbyt pilnym uczniem. Na pewno nie mógł być przykładem dla innych, gdyż uczył się dość kiepsko. Co prawda przechodził z klasy do klasy, ale czasem łatwo nie było. Jak sam zostawił w tym temacie po sobie notatkę, nigdy nie byłem celującym uczniem, byłem zajęty czym innym, czytałem powieści. Bardzo ważny szczegół z tego okresu szkolnego podaje właśnie Marian Dąbrowski, który pokazuje, jakim wpływom podlegał wówczas młody Sienkiewicz. Otóż Sienkiewicz był bardzo częstym gościem u swojej ciotki Konstancji Cieciszowskiej, która bardzo kochała siostrzeńca i która jako pierwsza przewidziała w nim niezwykłe zdolności pisarskie. I u tej właśnie ciotki poznał Sienkiewicz bardzo ciekawego człowieka, Kazimierza Łapczyńskiego. Człowieka, który wrócił z zesłania z Kaukazu. Człowiek ten z racji swoich przeżyć oraz tego, że trafił na zesłanie za udział w powstaniu, był w oczach Sienkiewicza wielkim bohaterem. Pod wpływem jego opowiadań Sienkiewicz zaczął też swoich takich sił twórczych w pisaniu. Jedno z opowiadań dał do przeczytania właśnie Łapczyńskiemu, który zapoznawszy się z traktatem o oswobodzeniu Polski, powiedział do Sienkiewicza, że musisz pisać i tworzyć, ponieważ coś mądrego i wielkiego z tego wyniknie. W roku 1866 Sienkiewicz, mając 20 lat, zdał maturę i za namową rodziców dostał się na Wydział Lekarski Szkoły Głównej, jednakże po kilku miesiącach przeniósł się na Wydział Filologiczno-Historyczny, jednakże cały czas podkreślając i kształcąc ten swój warsztat literacki. Matka nie była zadowolona z tego wyboru. Uważała, że Sienkiewicz powinien studiować taki kierunek, który przyniesie mu konkretny zawód. Zawód literata nie wydawał jej się odpowiedni i takim, który przyniesie Sienkiewiczowi odpowiedni zarobek.
Co też ciekawe, Sienkiewicz nigdy nie należał do żadnego stowarzyszenia ani do partii politycznych. Jak mówił o nim Bolesław Prus, Sienkiewicz nie należał do żadnej partii, gdyż partie szukają użyteczności, a on jako artysta szukał tylko piękna. W 1869 roku zamknięto szkołę główną z językiem wykładowym polskim i utworzono Warszawski Uniwersytet Cesarski z językiem wykładowym rosyjskim. I wówczas Sienkiewicz wraz z innymi studentami byli zmuszeni ostatnie 2 lata studiów wysłuchać wykładów w języku właśnie rosyjskim. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, Sienkiewicz miał 17 lat. Kwestia uczestnictwa w powstaniu styczniowym Henryka Sienkiewicza jest dosyć kłopotliwa i właściwie trudno tutaj rozsądzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Faktem jest, że Sienkiewicz w powstaniu udziału nie wziął, brał czynny udział jego brat. Natomiast nie wiadomo, czy Sienkiewicz chciał wziąć udział w powstaniu. Tak twierdzi jego wnuczka, że Sienkiewicz zgłosił się do jednego z oddziałów, ale nie został tam przyjęty, w związku z tym, że wyglądał na zbyt młodego. Natomiast jeśli chodzi o samego Sienkiewicza, nigdy na ten temat głosu nie zabierał. Można odnaleźć teksty, w których oddaje hołd powstańcom, natomiast też pojawiają się takie głosy, że Sienkiewicz był przeciwny powstaniu styczniowemu, uważał, że jest to czyste szaleństwo, które przyniesie ze sobą tylko niepotrzebne ofiary. Pierwszą próbę literacką podjął Sienkiewicz w roku 1867, gdy napisał utwór wierszowany Sielanka Młodości, który został odrzucony przez tygodnik Ilustrowany. A w roku 1871 otrzymał tytuł kandydata nauk historycznych i tak naprawdę od tego momentu rozpoczęła się jego kariera literacka i publicystyczno-dziennikarska. Jak widać, są pewne problemy z ustaleniem prawdziwego debiutu Henryka Sienkiewicza, natomiast przyjmuje się, że jego debiut datuje się na rok 1869, kiedy w Przeglądzie Ilustrowanym zadebiutował jako recenzent teatralny. W kolejnych latach powstają takie utwory jak Stary Sługa, Hania czy Selim Miża, które tworzą tak zwaną, nazywane małą trylogią. Sienkiewicz był bardzo częstym gościem na salonach warszawskich. Często był krewnym też u Heleny Modrzejewskiej, artystki scenicznej. Kolejne lata to okres bardzo wytężonej pracy pisarskiej Sienkiewicza. Rozpoczął pisanie trylogii. To właśnie trylogia sprawiła, że stał się najbardziej popularnym polskim pisarzem i trylogia wyniosła go właśnie na szczyty popularności. Pisał też nowele, listy z podróży. W kolejnych latach pracował nad kolejnymi powieściami: Rodzina Połanieckich, Quo Vadis, Krzyżacy i W pustyni, w puszczy. Ważnym faktem w życiu Henryka Sienkiewicza jest pojawienie się Heleny Modrzejewskiej. Spotkali się prawdopodobnie w takim warszawskim Świadku Cyganerii Artystycznej, do której należeli artyści, malarze, także Henryk Sienkiewicz. W tym kręgu znajomych narodziła się taka myśl, że żeby porzucić tu Warszawę i wyruszyć na podbój Ameryki. Henryk Sienkiewicz był wielkim zwolennikiem tej teorii i dążył właśnie do tego, żeby do Stanów wyjechać, co mu się udało. W roku 1876 Sienkiewicz opuścił Warszawę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jego wyjazd został sfinansowany przez Gazetę Polską na potrzeb przyszłych honorariów za utwory. I plotka głosiła, że jego wyjazd związany był właśnie z artystką sceniczną Heleną Modrzejewską. Helena Modrzejewska wraz z dostojnym mężem, hrabią Chłopowskim i synem wyjechała do Kalifornii pół roku później, a Sienkiewicz miał przygotować dla nich teren w postaci fermy. Oboje wówczas nie przypuszczali, że staną się sławni. Ona światowej sławy artystką, on znanym pisarzem. Sienkiewicz w Stanach Zjednoczonych przebywał 3 lata, oczywiście tworząc i pisząc. Stosunki z Heleną Modrzejewską już na gruncie amerykańskim trochę się popsuły. Nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło, ponieważ korespondencja częściowo zaginęła, częściowo została zniszczona. Natomiast prawdopodobnie doszło tam do jakiejś scysji, ponieważ Henryk Sienkiewicz, kiedy opuścił już tą farmę Modrzejewskich, już tam się nie pojawił, no i później wrócił do Warszawy.
Listy z podróży do Ameryki drukowane były w Gazecie Polskiej i cieszyły się wielką popularnością. Pod wpływem podróży do Ameryki powstały takie utwory jak Za chlebem, W krainie złota czy Latarnik. Sienkiewicz stał się bardzo sławny, tak jak wspomniałam. Sienkiewicza zaczęto czytać na całym świecie. Zachwycano się jego piórem, zainteresowano się jego osobą, ale jednocześnie interesowano się też społeczeństwem, które wydało tak znakomitego pisarza. A propos tej popularności, Sienkiewicz był bardzo popularny. On nawet, kiedy wrócił do Warszawy, nie spodziewał się, że jest tutaj tak popularny. Mężczyźni nosili się a la Sienkiewicz, taką charakterystyczną hiszpańską brudką. No i kobiety były, oczywiście wszystkie kobiety były w nim zakochane na wszelkie odczyty, które były organizowane z udziałem Sienkiewicza, chodziły kobiety. Jedną z miłośniczek Sienkiewicza była Oktawia Głowacka, żona Bolesława Prusa, co oczywiście Prusowi nie bardzo się podobało. Rok 1896, bardzo ważna data w życiu Sienkiewicza, ponieważ podpisano wówczas bardzo korzystną umowę z firmą Gebetner i Wolf na wydanie trylogii. Wcześniej zdarzało się, że Sienkiewicz był wykorzystywany przez wydawców. No właśnie, dopiero około 1900 roku, w momencie, kiedy zaczęły się obchody jubileuszu, Sienkiewicz zaczął sobie zdawać sprawę z problemów, jakie niosą wydawane jego książki. Problem polegał na tym, że właśnie nie otrzymywał odpowiednich wynagrodzeń. Sienkiewicz mógł polegać tylko na umowach, które podpisywał z wydawcami, no i na dobrą wolę, jeżeli tutaj mowa o tłumaczeniach, mógł liczyć tylko na dobrą wolę wydawców z zagranicy, no co też nie zawsze się udawało. W 1900 roku obchodził jubileusz swojej twórczości. Dość duża część Polaków bardzo świętowała to wydarzenie, zarówno przy udziale Polonii amerykańskiej, jak i rosyjskiej. Konsekwencją tego narodowego świętowania był dwór w Oblęgorku, niedaleko Kielc, który Sienkiewicz otrzymał. No, nie sprawił on wielkiej radości pisarzowi, bo wiązało się z tym wiele problemów. Konsekwencją tych uroczystości było wciągnięcie Sienkiewicza w nurt życia politycznego. Wcześniej bowiem Sienkiewicz swoje obowiązki patrioty spełniał na polu poczynań kulturalnych. I tak na początku XX wieku zaczął Sienkiewicz ulegać naciskom opinii publicznej. Dużą rolę odegrała tutaj Maria Konopnicka, która wypisywała pod adresem Sienkiewicza jego wielką rolę wodza takiego narodu. Sienkiewicz rozpoczął akcje przeciwko działaniom rządu pruskiego. W latach 1901-1909 konsekwencje prowadził właśnie taką akcję przeciwko tym działaniom. Był autorem słynnego listu do cesarza Wilhelma II, a także ankiety międzynarodowej opiniowanej przez najznakomitszych pisarzy, myślicieli, naukowców i polityków sprzeciwiających się działaniom rządu pruskiego. W czasie procesji narodowej 5 listopada 1908 roku Sienkiewicz przemawiał z balkonu w Warszawie do uczestników manifestacji, natomiast w liście otwartym do ministra rosyjskiego domagał się autonomii i szkolnictwa polskiego. W 1888 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Henryk Sienkiewicz otrzymał od tajemniczego wielbiciela 15 tysięcy rubli. Wielbiciel podpisał się jako Michał Wołodyjowski. Początkowo traktowano to jako żart, ale faktem było, że te pieniądze były faktem. Sienkiewicz nie bardzo wiedział, co ma z tym zrobić, nie chciał tych pieniędzy przyjąć. Ogłosił więc w prasie, że jeżeli ofiarodawca nie zgłosi się po pieniądze, on zrobi z nimi to, co uzna za stosowne. Ofiarodawca się nie zgłosił, w związku z tym Sienkiewicz postanowił przekazać te pieniądze na specjalny fundusz stypendialny imienia swojej zmarłej żony. Te pieniądze co roku miały trafiać do osób zdolnych, artystów, malarzy, literatów, na to, aby mogli wyjechać za granicę, mogli wyjechać do ciepłych krajów, aby
podreperować swój stan zdrowia. Było to przeznaczone głównie dla osób, które zmagają się z gruźlicą, tak jak zmarła żona Henryka Sienkiewicza. Chociaż lista stypendystów była, czy też miała być tajna i nigdy nie miała być ogłoszona czy upubliczniona, wiemy, że z tych stypendiów skorzystali m.in. Maria Konopnicka, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Witkiewicz, a także Stanisław Wyspiański. Stypendium było przyznawane do 1918 roku. Dzięki działaniom Sienkiewicza utworzono też na Uniwersytecie Jagiellońskim stypendium aspiranckie dla młodych uczonych. Nie sposób przejść obojętnie obok życia prywatnego czy życia miłosnego Henryka Sienkiewicza. Jest ono zaskakujące i zastanawiające. Najważniejsze kobiety w życiu Henryka Sienkiewicza miały jedno wspólne imię – Maria. Pierwszą Marię, Marię Kelrównę, Henryk Sienkiewicz poznał w 1874 roku u sióstr kanoniczek i tam po raz pierwszy się zakochał. Rodzice młodziutkiej Marii nie byli zadowoleni z kandydata na męża, ale Sienkiewicz był dosyć wytrwały i udało się doprowadzić do zaręczyn. Niestety kilka miesięcy później Sienkiewicz otrzymał rekuzę. Ojciec ukochanej napisał do niego list, w którym zrywa zaręczyny. Sienkiewicz był urażony całą sytuacją. Plotki głoszą, że przyczynić się do zerwania tych zaręczyn mogła postać Heleny Modrzejewskiej, która gdzieś już tam na horyzoncie się pojawiła. Tak jak wspomniałaś, poznali się w 1874 roku. Z tego okresu zachowały się listy, jakie Sienkiewicz pisał do Marii Kelerówny. Pochodziła z rodziny bogatej, ale nie przesadnie. Jej ojciec miał wieś Strzałków pod Radomiem, ale jako posag dla dwóch córek nie było tego dużo. Zatem na Sienkiewiczu spoczywał obowiązek utrzymania rodziny. Skąd wiemy, że para była zaręczona i że taka sytuacja w ogóle miała miejsce? Otóż z listów. W Warszawie żył Stefan Dęby, który zmarł w 1939 roku. Był on dyrektorem Biblioteki Narodowej. Był on wielkim miłośnikiem, pasjonatem życia i twórczości Sienkiewicza. Kolekcjonował nie tylko jego dzieła, ale także materiały biograficzne i właśnie w jego ręce trafiły owe listy. Stąd wiemy, że rzeczywiście para zaręczona była. Maria Kelerówna wierzyła w talent swojego narzeczonego Henryka Sienkiewicza, bardzo przeżyła to rozstanie i prawdopodobnie prawdziwie kochała rzeczywiście pisarza, ponieważ do końca życia nie związała się już z żadnym innym mężczyzną. Rzeczywiście Maria Kelerówna była bardzo zakochana w Sienkiewiczu, była nim oczarowana. I no niestety para się rozstała. Barbara Wachowicz w reportażu Marii i jego życia bardzo szczegółowo opisuje dalsze właśnie smutne dzieje Marii Kelerówny. W 1879 roku Sienkiewicz we Lwowie wygłosił odczyt z Nowego Jorku do Kalifornii. W drodze powrotnej zatrzymał się w Szczawnicy, gdzie opowiadał o swojej podróży do Ameryki i tam właśnie poznał młodziutką Marię Szytkiewiczównę, swoją przyszłą żonę. Gdy dowiedział się, że rodzina Marii wyjeżdża do Wenecji, ruszył ich śladem, by bliżej poznać Marię. Małżeństwo zostało zawarte, para pobrała się w 1881 roku, jednak szczęście trwało bardzo krótko. Maria zachorowała i zmarła na gruźlicę. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, Józef Henryk i córka Jadwiga. No, losy tego małżeństwa, czy droga do tego małżeństwa nie była taka prosta. Henryk Sienkiewicz naprawdę bardzo długo starał się o to, aby móc wejść do rodziny Szytkiewiczów, aby móc uzyskać rękę pięknej Marii. Zakochał się od pierwszego wejrzenia i poznali się w 79. Małżeństwo zostało zawarte w 81. Do tego czasu Sienkiewicz naprawdę zrobił wiele, aby rękę Marii zdobyć. Maria już przed ślubem była chorowita, chorowała na gruźlicę, więc bardzo często wyjeżdżała do zagranicznych kurortów. Natomiast
obie ciąże w 82 i w 83 osłabiły organizm i właściwie od 83, czyli już właściwie 84 rok, to podróże małżonków po całej Europie w poszukiwaniu dogodnego klimatu dla zdrowia Marii. Henryk Sienkiewicz naprawdę działał tutaj, robił wszystko, aby tylko jego żona czuła się lepiej. To właśnie z tamtych czasów, rok 84-85, to praca nad najsławniejszymi dziełami Henryka Sienkiewicza, nad trylogią. Kolejną Marią w życiu Sienkiewicza była Maria Wołodkowiczówna. Małżeństwo zakończyło się po kilku tygodniach skandaliczną ucieczką młodej żony, wikłając Sienkiewicza w długotrwały proces rozwodowy. Ostatecznie w roku 1896 Sienkiewicz uzyskał papieskie potwierdzenie niezaistnienia sakramentu małżeństwa. Losy tego małżeństwa rzeczywiście są zaskakujące. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywała matka Marii i to ona dążyła do tego małżeństwa. Pamiętajmy o tym, że Sienkiewicz już wtedy był znany. No nie był być może według rodziców panny młodej wystarczająco bogaty, natomiast jego sława gwarantowała odpowiednią pozycję ich córce. Maria Radziejewska, kolejna kobieta w życiu Sienkiewicza, była Wielkopolanką. Poznali się na przyjęciu zorganizowanym przez zamożnego ziemianina Wielkopolski Józefa Kościelskiego, który w swoim majątku w Miłosławiu urządził zlot pisarzy, naukowców i polityków. Wśród gości była zaproszona również młodziutka Maria Radziejewska. Sienkiewicz zakochał się w Marii od pierwszego wejrzenia. I nagle Maria wyjeżdża z Miłosławia. Sienkiewicz za pośrednictwem znajomych szukał Marii. Gdy ją odnalazł, ofiarował jej komplet swoich dzieł wraz z listem. Można powiedzieć, że został chłodno przyjęty. Maria wyjechała najpierw do Francji, potem do Ameryki. W staraniach Sienkiewicza o Marię Radziejewską pomagał mu Józef Krasicki. Maria Radziejewska wróciła po 3 latach z Chicago, gdzie studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych i napisała do Sienkiewicza list. Nawiązana korespondencja trwała kilka miesięcy, para nawet spotkała się i znów po którejś wymianie listów cała sprawa się kończy. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jakie relacje ich łączyły. Sienkiewicz już dobiegał 60, Maria miała 27 lat. Dopiero z dzienników Marii dowiadujemy się, że była ona w nim skrycie zakochana. Maria Radziejewska zmarła w Berlinie w wieku 35 lat. Prawdopodobnie targnęła się na swoje życie. Wiosną 1904 roku Henryk Sienkiewicz ożenił się po raz trzeci z Marią Babską, cioteczną siostrzenicą, która jako kandydatka na żonę pojawiła się tuż po śmierci pierwszej Marii. Henryk Sienkiewicz planował już wtedy małżeństwo z młodziutką Marią, ale są tutaj takie domysły, że to sama Maria mu się wtedy oświadczyła, Sienkiewicz nie bardzo ją kochał. Pisał nawet wtedy, radził się swojej szwagierki, co ma zrobić i wtedy otrzymał taką odpowiedź od szwagierki właśnie, że ma tutaj nie wchodzić w to małżeństwo, ma Marię zostawić w spokoju i tak się stało, no ale jak widać nie można uniknąć, uciec przed przeznaczeniem. I w 1904 roku losy na nowo złączyły Henryka Sienkiewicza i Marię Babską. I to małżeństwo trwało już aż do śmierci Henryka Sienkiewicza. Maria Babska, wychodząc za mąż za Sienkiewicza, nie była już zbyt młodą panną i właśnie Sienkiewicz już wcześniej, powiedzmy, uciekał przed Marią Babską. Teraz jednak chyba przekalkulował, że Maria Babska będzie idealną kandydatką i gospodynią domową i kandydatką na towarzyszkę na przyszłość. Muzyka.
Sienkiewicz został zmuszony wyemigrować i osiadł w Szwajcarii, gdzie założył Komitet Pomocy Ofiarom Wojny Niszczącej Polskę. Dzięki milionom franków szwajcarskich zebranych przez ten komitet udało się pomóc znacznej ilości tutaj ludzi w kraju. Obok Sienkiewicza działał też tam znany pianista i polityk Ignacy Paderewski. Szpital dla dzieci gruźliczych w Bystrem w Zakopanem został właśnie utworzony z funduszy zebranych właśnie przez ten komitet. Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 roku w Szwajcarii, tam został pochowany. Na jego pogrzeb w katedrze wawelskiej nie zgodził się biskup krakowski Adam Sapieha. Dopiero już w wolnej Polsce prochy Sienkiewicza zostały sprowadzone tutaj do Polski i odbyły się uroczystości, gdzie przemówienie wygłosił Stanisław Wojciechowski, ostatecznie spoczął w katedrze świętego Jana, tuż obok prezydenta Gabriela Narutowicza. Myślę, że twórczości Henryka Sienkiewicza nie trzeba nikomu polecać. W XXI wieku jest ona chętnie czytana i nadal świetnie się czyta. Polecamy wam za to życie, czy opis życia Henryka Sienkiewicza, który znajdziecie w książkach w naszej bibliotece. Rzecz Barbary Wachowicz, Maria i jego życia, bardzo znana i ceniona książka, bardzo wnikliwa analiza życia, która czyta się świetnie. Oczywiście nie brakuje też opracowań naukowych, które polecamy miłośnikom twórczości. Julian Krzyżanowski, prawdziwy znawca twórczości Henryka Sienkiewicza. Dla tych, którzy wolą życie i twórczość podane w lżejszej formie, mamy także książki Stanisława Kupera. A powieści Henryka Sienkiewicza znajdziecie też w księgozbiorze naszej biblioteki, zarówno w wersji papierowej, jak i w formie audiobooków. Serdecznie was zapraszamy. Matka urodziła wszystkie dzieci między 30 a 41 rokiem życia. Na tamte czasy to było już dosyć niebezpieczne. No bo to już była stara, nie? No. Ze szwagierką właściwie korespondował aż do swojej śmierci. Pisał także listy z Witkiewiczem, z którym się przyjaźnił, i te listy są bogatym źródłem dotyczącym Sienkiewicza. Ciekawe jest to, że Sienkiewicz, ponieważ pracował bardzo dużo i bardzo często te teksty powstawały właściwie na już, nie miał, starał sobie robić zapas, ale nie zawsze się to udawało. Sienkiewicz, będąc w podróży, pisząc kolejne odcinki, właściwie wysyłał je od razu do wydawnictwa, nie zostawiając sobie kopii. Dlatego zawsze bał się, że gdzieś ten oryginał po drodze może zaginąć, bo wtedy nie byłoby właściwie z czego odtwarzać. To, że Sienkiewicz pisał powieści historyczne, dla nas jest dzisiaj czymś oczywistym i nie widzimy w tym nic dziwnego. W tamtych czasach pojawienie się Ogniem i Mieczem, Potopu, Pana Wołodyjowskiego i innych historycznych powieści było czymś zaskakującym, co też spotykało się z wielką krytyką. Ze strony innych pisarzy, ze strony krytyków literackich nie było dobrze przyjmowane. Że jak został redaktorem Słowa, to wszyscy mieli tam do niego pretensje, że on się stał konserwatystą. Tak zrozumiałam, że wcześniej miał inne poglądy, stał się teraz konserwatywny, no i oni wszyscy mu mieli za złe. A w ogóle tam wszyscy po nim jechali ostro. Dobra, to zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Zanim Henryk Sienkiewicz rozpoczął pracę nad Quo Vadis, pojechał do Francji do jakiegoś znajomego. No i tam uprawiał jazdę bicyklem, która bardzo mu się podobała. Zapomniał jednak o tym, że bicykl nie ma hamulców. I się rozbił i tam sobie dosyć poważnie rozbił głowę. No i lekarz, który go szył, nie miał czym zszyć mu tej rany, więc zszył mu tą ranę szpagatem. No, ale mogło się to skończyć tragicznie. Na szczęście się nie skończyło, a Sienkiewicz zbliżał się już do 50, więc już był... Nie młody. No już, no. Takim młodzieniaszkiem nie był, jak na tym bicyklu jeździł. Dobra, to ja już... O Boże, ale jestem zmęczona. Mhm. A jutro, Basia, jutro to będzie szycie.